Panowie i panie, nowa sieć, 100 milionów użytkowników na start i dostęp do klientów z rynku tradycyjnego. Co to jest Base? Base to sieć warstwy drugiej zbudowana przez największą w USA, a drugą na świecie giełdę Coinbase. Jej ambicją jest sprawienie, że on-chain stanie się tak popularny jak online. Dobre hasło wyborcze. Szybsze transakcje, większa skalowalność i bezpieczeństwo. Jakie są wady, jakie są zalety Base? Jakie możliwości, a jakie zagrożenia? Sprawdziliśmy to dla Was, a Ty dowiesz się tego wszystkiego w niecałe 5 minut. Zapraszam na pełną analizę, subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Base to rozwiązanie drugiej warstwy Ethereum. Oprócz standardowych funkcji, jak zwiększenie skalowalności i zmniejszenie opłat, sieć zbudowana jest na OpStacku. OpStack to w skrócie produkt ułatwiający budowę sieci L2. Kodowanie jest podobne do Ethereum. Rozwiązanie kompatybilne z EVM-em, więc łatwo przejść deweloperom na nowy łańcuch. Ma ułatwić stworzenie superchaina bezproblemowo działającego połączenia L2. I taki jest właśnie cel Base. Zintegrować użytkowników giełdy z blockchainem. Dać deweloperom łatwy do budowania łańcuch i połączyć to z innymi projektami zbudowanymi na OpStacku. Dalej, jeśli popatrzymy na total value locked, czyli całkowitą ilość pieniędzy zalokowanych w protokołach DeFi, Base rośnie z dnia na dzień. Na ten moment to 1,7 miliarda dolarów, z czego większość zablokowana jest w Aerodrome, głównym deksie sieci. Ja osobiście inwestuję w Aero, a całe moje portfolio jest do wglądu na darmowym Discordzie Global Traders. Zapraszam. Dla porównania inny blockchain, wypuszczony przez giełdę Binance, Binance Smart Chain, ma 9,4 miliarda TVL, a w szczycie hossy było to 33 miliardy. Jak widać, miejsce do wzrostu jest. Nie ma oficjalnych ogłoszeń, ale bardzo możliwe, że za działania na sieci otrzymamy airdropa. Najlepszym ze sposobów, żeby zakwalifikować się na tego airdropa, jest przesłanie ETH na sieć Base oficjalnym bridge'em i działanie na Aerodrome. Ważne, nie wysyłajcie środków z giełdy, bo nie będzie adresu portfela, który zakwalifikuje się na airdrop. Na deksie możemy na przykład swapować lub zapewniać płynność, co oprócz ekspozycji na airdropa da nam ogromny yield na poziomie nawet 270%. Nowe projekty tak mają, no ale niedługo. Kolejnym ze sposobów, jak załapać się na airdrop, może być używanie Seamless, protokołu lendingowego na Base. Na Seamless Markets możemy wpłacić pieniądze, zapewniając płynność lub brać pożyczki. Typowe rozwiązania kryptoekonomii, ale pierwszy taki protokół na Base. Generalnie ekspozycje na airdropy może dać nam używanie aplikacji, które już powstały na Coinbase'owej sieci. Ich listę możecie znaleźć na stronie The Dapp List. Link w opisie poniżej. Dalej, market cap tokena Aerodrome to na ten moment 673 miliony. Memcoiny na sieci Base jak Bread czy Degen mają już market capy o wielkości kolejno 542 i 389 miliony dolarów. Jak widać, kapitał na sieci jest. No i w jaki sposób szukać nowych tokenów na sieci Base? Najprostszym, ale też najbardziej mozolnym sposobem jest wejście na DEX Screener i poszukiwanie nowo powstałych projektów. Ale możemy też ułatwić sobie zadanie, używając darmowych botów telegramowych. Na przykład Base Verified Tokens, gdzie widzimy każdy nowy kontrakt stworzony na sieci razem z podstawowymi informacjami. Albo Base Tools Decomplier, gdzie możemy zobaczyć bardziej szczegółowe informacje o kontraktach i jakie czynności były w nich wykonywane. Podsumowując, nowa sieć, która nie ma jeszcze swojego tokena, a już jest wokół niej ogromny hype. Ilość pieniędzy napływająca do projektów stworzonych na Base jest wysoka, co może dać niezłe wyniki w obecnej hoście. Subskrybuj, lajkuj, nara!